Cześć, 11 listopada, święto narodowe niepodległości, stąd łopoczące flagi. Jako że data poważna, to wypadałoby zrobić chyba jakieś poważne wyzwanie. Ale niestety nic z tego. Motywacji brak. Pogody brak. I formy brak. Im bliżej końca roku, tym ta forma coraz mniejsza. To chyba taki naturalny proces. Już się za bardzo nic nie chce. Zmierzch zapada bardzo szybko. Więc siłą rzeczy nic dużego nie da się zrobić. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Taka aura pogodowa sprawia, że te wycieczki są w bliższej okolicy. Może to będzie taka okazja, żeby pokazać coś bliżej, a nie skupiać się tylko na tym, co daleko. A za cel obrałem sobie rezerwat przyrody Kalinowo, leżący na prawym zboczu Doliny Narwi, pomiędzy wsiami Kalinowo i Drozdowo. Znajduje się tam ścieżka dydaktyczna. Cały rezerwat ma powierzchnię 70 hektarów i powstał w 72 roku, więc jest starszy ode mnie. To takie pocieszenie marne, ale jednak. Jeśli dojdą u Was jakieś dziwne dźwięki z okolic napędu, to zmieniłem łańcuch na nowy i niestety przeskakuję na dwóch najczęściej używanych chyba zębatek. Tutaj dostałem zapewnienia od niektórych osób, że ten łańcuch powinien się ułożyć. Trzeba po prostu pojeździć dwa tygodnie, kilkadziesiąt, kilkaset nawet kilometrów. To dość sporo, ale może obędzie się bez wymiany wolnobiegu, bo szczerze to nie chce mi się tego robić na zimę. Planuję wymienić już wszystko łącznie z korbą, który jeszcze nigdy nie zmieniałem. A wracając do tej ścieżki dydaktycznej, otóż ona będzie na pewno w kiepskim stanie, ponieważ to wszystko jest zostawione samemu sobie. Pozostawione naturalnym procesom. W sumie taki chyba był też zamysł, żeby ten chroniony fragment lasu radził sobie sam. Więc są tam powalone różne drzewa, wiatrołomy. Więc jest to bardziej piesza taka ścieżka. No i właśnie ze względu na zły stan tych ścieżek bardzo łatwo jest zboczyć z trasy i się zgubić. O ile sam rezerwat taki duży nie jest, to jednak kiedy zejdziemy ze szlaku, to będzie bardzo trudno przejść przez gęsty las. Szczególnie, że płyną tam różne strumyki. Jest to teren dość wilgotny, dlatego tak pożądany przez rolników, którzy w okolicy mają swoje pola, łąki. Ale tak naprawdę to nie mogę się doczekać po prostu kubka gorącej kawy. U mnie to jest poranna tradycja. Pierwsze co robię, kiedy wstanę, to jest wypicie kawy. Śniadanie jest na drugim miejscu. Go nawet może nie być, tak szczerze mówiąc. To jeszcze nie tutaj. Mimo że tutaj są jakieś tablice informacyjne. Już nie pamiętam, kiedy ta droga była przebudowywana, ale zapomniano o doprowadzeniu przejść do rezerwatu. Czyli jest jakiś punkt początkowy ścieżki, a wychodzimy gdzieś w środku i natrafiamy na taki rów i
takie linki do przeskoczenia. Początek ścieżki jest na mostku nad rzeczką Narwica i tam zmierzamy. Punkt startowy. Odpowiedni czas na pierwszy kubek gorącej kawy. Nie zwracajcie uwagi na obłócony rower. Miałem poważną wycieczkę nie tak dawno temu i nie miałem jak po prostu umyć roweru. No nie jest łatwo myć rower w piwnicy. Wpływ bobrów na środowisko. Pychota. Zobaczcie. Coś mnie podkusiło dzisiaj, żeby założyć smycz do lampki. To teraz wiecie, do czego służy smycz. Żeby nie zgubić latarki. Dalej chyba nie da się już jechać rowerem. Przystanek szósty. Ścieżka przyrodnicza numer 1. Jest mapka. I tą mapkę właśnie sobie wbiłem na telefon, jakby co. Tutaj byliśmy. Będziemy jechali tak. Później tak. Ten odcinek chyba będzie najtrudniejszy, z tego co pamiętam. No nic, jedziemy, bo nie zabrałem powerbanku. Taki jestem geniusz. Stwierdziłem, że telefon mam naładowany do pełna, więc nie jest mi potrzebna. Zapomniałem o kamerce, która po prostu w ekspresowym tempie w takiej temperaturze się rozładowywuje. W butach MTB nie za fajnie się tędy idzie. Jest dość stromo. Na razie jest łatwo. Jak ktoś myśli, że dałby tutaj radę jechać rowerem, to mógłby się zdziwić w takich warunkach. Lepiej nie ryzykować, naprawdę. Leśne przedszkole. Zima, wiosna. Idziemy dalej. Owocowe strategie. Zobaczcie, jaka tutaj jest różnica wysokości. Kierunek marszu. W sumie to można było gdzieś rower przyczepić.
i wybrać się pieszo. Byłoby znacznie wygodniej i przyjemniej niż taszczyć na rower ciężki pod górki. Kolejna tablica, tym razem z grzybami, na których się średnio znam. Boję się po prostu jeść grzyby, no mam coś takiego, mimo że bardzo mi smakują. Nie mam zaufania do grzybiarzy. Brzoza brodawkowata. Widzicie tam w dole drogowskazy? Tablice informacyjne przewrócone. Właśnie w tamtym kierunku, tam w dół musimy zejść. Zwierzęta leśne. Akurat w te konkretne gatunki ciężko jest mi uwierzyć, że występują w tym rezerwacie. One są po prostu zbyt małe. Jelenia to na pewno tutaj chyba się nie spotka. Ale mogę się mylić, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. No myślę, że to są ciekawostki leśne tak ogólnie przedstawione, nie przypisane konkretnie do tego miejsca. Tchórz. Kuny leśne. Właśnie popielica. Wygląda jak taka mysz, szczurek taki. No wieście lub nie, ale ta ścieżka chyba ma kilometr, z tego co pamiętam. A nie przeszliśmy może połowę z całej jej długości. Takie mamy tempo marszu. Zbiorowiska leśne i tutaj mogę powiedzieć, że na pewno jest to jeden z celów ochrony tego rezerwatu. Idziemy tam. A tutaj co my tu mamy? Dąb szypułkowy. Połamany znak. A tam na górze byliśmy wcześniej, tam gdzie ta tablica informacyjna. Dość wysoko. Kolejny przewrócony znak. No tak jak wspomniałem, rezerwat pozostawiony samemu sobie. Nie jest zbyt często uczęszczany. Taki dziki rezerwat. Idziemy według drogowskazów, a zobaczcie co pokazuje GPS. Powinniśmy iść tą czerwoną linią teoretycznie. I albo oficjalna mapa trochę przekłamuje. Znaczy, to akurat sam rysowałem, więc ja mogłem się machnąć. Albo są takie zakłócenia GPS w tym miejscu. I taki drift. A czy wiecie co to jest? Jest tutaj kilka takich budek na drzewach. Nie, to nie są karmniki ani budki dla ptaków. To są budki dla nietoperzy. Można się zdziwić. Akurat to czytałem przed wyjazdem i o tych budkach już wiedziałem. Ale nie wiedziałem, że dla nietoperzy się buduje w takich miejscach budki.
sztab zwyczajny i już praktycznie wychodzimy z pierwszej ścieżki dopiero. A to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli kończy się tutaj ścieżka i nie ma jak przedostać się na jezdnię. Jest po prostu barierka jakaś energochłonna zrobiona i w ogóle nie zostało to przemyślane. Ja się nie dziwię, że tutaj mało osób chodzi. No i trzeba będzie jakoś to przeskoczyć. Zrobiłem masę zdjęć i bardzo dużo czasu mi zajęło przejście tej pierwszej ścieżki. Teraz się zastanawiam, czy kontynuować, bo druga jest jeszcze dłuższa, a już mam niski poziom baterii w kamerce, więc nie wiem, czy po prostu nie podzielić tego na dwie wycieczki. Ok, tutaj mamy początek drugiej ścieżki. Tak to się prezentuje. Przyjeżdżamy pod szlabanem i jedziemy. Mówiłem, że tutaj lepiej nie jeździć rowerem. Jest dużo powalonych takich drzew. Co kilka metrów w zasadzie. Więc można nieźle się wyglebić, jeśli ktoś jest nieuważny. Trudna ścieżka techniczna, taka typowo na MTB. Z oznaczeniem tej drugiej ścieżki jest znacznie gorzej, powiem. Nie ma w ogóle żadnych oznaczeń. Są różne takie jakby koryta, jak tutaj widać, i nie wiadomo, czy to są, czy to raczej są koryta takie po rzeczkach, po strumykach różnych. Tutaj się rozwidla. Ale takiej pieszej ścieżki typowo nie widzę. Także ta druga jest zdecydowanie trudniejsza w orientacji. To jest koryto takiej rzeczki i my powinniśmy iść gdzieś tutaj w linii brzegowej, że tak się wyrażę. Ale ja nic nie widzę, naprawdę nic nie widzę. Poddałem się, można powiedzieć. Nie znalazłem żadnej ścieżki, mimo posiadania mapy, dokładnej analizy przed wyjazdem. Ciężko było tam cokolwiek znaleźć. Może kiedyś jeszcze przyjdę, ale pieszo. I wróciliśmy do punktu początkowego, czyli pierwszych tablic informacyjnych, które pokazywałem. I w tym miejscu teoretycznie kończy się ta druga ścieżka, którą mieliśmy podążać, a jak widać, żadnego wyjścia nie ma. Jesteśmy no idealnie w zasadzie na końcu tej ścieżki. Gdzieś za tamtymi tablicami ma ona swój koniec. Także no widzicie, z czym mamy do czynienia. Pierwsza ścieżka jest jeszcze do przejścia, a druga no to już jest dla masochistów. Ja pamiętam, chyba w tamtym roku ją pokonałem, nie całą wprawdzie, bo wyszedłem gdzieś właśnie tymi polami wracałem, kiedy było bardzo wilgotno i było duże błoto. Także nie pytajcie, w jakim stanie ja wróciłem. Tak było ciężko. Dlatego dzisiaj chciałem sobie powtórzyć tą trasę i zrobić kompletną ścieżkę. No ale chyba nie jest mi dane. Pewnie zdążyliście zauważyć, że nie miałem rękawiczek. Nie jest tak gorąco, jak wam się wydaje. Chód bardzo rozgrzewa. Także to jest świetne ćwiczenie na rozgrzanie się, jeśli ktoś ma problemy z marznięciem stóp. Ja jeszcze nie zdążyłem wyposażyć się w ochraniacze na buty. Tutaj szukam czegoś ciekawego.
bo na razie jestem ograniczony kilometrowo. Zresztą sobie jakoś poradzę. No i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło w ten zimny dzień. Trzymajcie dystans społeczny, myjcie rączki, noście maski. Do usłyszenia i cześć.